Witam na kanale z umiarem nie na umor. Dzisiaj degustacja piwa Miłosław z kooperacji z Makłowiczem Arcyapa z kompozycją ziół do włoskiego wermutu. Piwo bardzo długo czekało na degustację. Zakupiłem je w pierwszych dniach, kiedy ono weszło na rynek. No i aż do teraz czekało na spróbowanie. Nigdy nie piłem tego piwa, więc jestem ciekaw, jak ono smakuje. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zachęcam Was do oglądania do końca. Zaczynamy. Oczywiście celestynka jak zawsze. Pierwsze przelewamy kufel z żywca APA. Zobaczymy. Miałem powiedzieć, że pachnie ziołami, ale jeszcze nie, jeszcze nie. W tej komórce to bardziej stęchlizną pachnie. No dobra, przelaliśmy piwko, tak się prezentuje. Piana gęsta, bardzo gęsta nawet, drobno pęcherzkowa. No, pachnie ziołowo. Czy jeszcze jakieś zapachy tu są wyczuwalne? Może tutaj zapachy te komórki tutaj troszkę. No ale nie, jest taki leciutki ziołowy posmak, zapach. Spróbujemy. No i jest ziołowo. Jest lekka goryczka. Kurczę, no. No i powiem, że nie głupie to piwo. Nie jestem fanem wermutów, ale wyobrażam sobie słoneczny dzień, alpejskie zbocza i arcyapa. Spoko. Daleko to chyba ma do Apy. Bardziej te zioła wyczuwalne, ale piwo, no kurczę, nie najgorsze. Co lubi. Nie jestem fanem wermutu, nie jestem fanem Jägermeistera, a piwo Arcyapa z kooperacji z Makłowiczem. Ogólnie spoko. Myślałem, że będzie gorsze. Być może po tych kilku łyczkach ta nuta zioła może zaczynać przeszkadzać. Może zaczynać. Piwo jak piwo, powiem Wam tak. Na pewno nie podchodzi mi to w ogóle pod apę. Te ziołowe nuty są. Może to kogoś drażnić, ale może być orzeźwiające. Rzeczywiście, jak pewnie Pan Makłowicz tutaj wspomniał albo nie wspomniał, może to być fajne połączenie obiadowe. No pewnie dużo bym tego nie wypił. Jedno piwko max. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy sądzicie o tym piwie. Ja na chwilkę sobie je zostawię na bok. Odłożymy je tutaj. No i przejdziemy teraz do kolejnego testu, bo dzisiaj jest taki złożony odcinek. Pojawia się w tle kieliszek, mam nadzieję, że go widać. No i nie wiem, jak pamiętacie, jak to gawryle śpiewały Latorina, Latorina, więc przed nami Latorina, wermut bianco, podobno jedyny w swoim rodzaju. Też nie miałem przyjemności się z nim spotkać wcześniej, ale nie pozostało nic więcej, jak zamoczyć usta w tym owym wermucie. I delikatnie, dzisiaj jest taki też ciężki odcinek będzie. To Wasze zdrowie. No, powiem Wam zapachowo. Wiadomo, że to jest wermut, wermut. Ale no, troszkę podobno na to jest taki.
No to powiem wam tak. Już wiem, dlaczego tego nie piję. No nie jestem panem, nie jestem panem. Może jeszcze jakimś drinkowym połączeniu może by to siadło, ale tak to taki ulep trochę. To nawet nie wiem, czy to ziołowe jest. Może delikatnie tak. Ale podobne. No tak, jest na końcu języka taki ziołowy posmak. Powiem tak, że no na co dzień to bym tego biały, słodki, włoski wermut. No właśnie, tak mówię, taki ulepik troszkę. No ale może rzeczywiście do koktajli, do drinków jak najbardziej trzeba nie przetestować. Ale nie po to się tutaj zebraliśmy, żeby rozmawiać o wermucie Latorina, tylko raczej nie będę piła, dolewkę sobie robię, no proszę. Więc nie po to się tu zgadzimy, żeby rozmawiać o Latorinie, choć przesłuchajcie sobie kawałka Gawrylę Latorina, letniaczek taki. Skupimy się bardziej na tym, co by zrobić, gdybyśmy mieli apkę. Tutaj mam apkę z żywca. Udało mi się dorwać z Mirosława Niewdzięby. Więc rzucimy wyzwanie panu Makowiczowi. Wykniemy sobie tutaj apę, którą bardzo lubię. Kiedyś może będzie test na tym kanale. Może też nie do końca, żeby skorzystać z tego piwa samego i nie powiecie, kurczę, no psuj, psuj. No i delikatnie spróbuję. No i to jest apka, to jest apka. Dorzucamy wermut. Testujemy. Jeszcze za mało wyczuwalne. Za mało wyczuwalne te nuty ziołowe. Myślę, że styknie. Będziemy tutaj porównywać, czy warto iść w Miłosław Makłowicz, czy po prostu zgodnie z zaleceniem producenta koktajl sobie tutaj sporządzić na miejscu. No i co mamy? Słodki napój. Lekko goryczkowy. Z tym takim, z tą taką naleciałością ziołową. Boże, nie wiem, czy nie gorsze. To jest na pewno delikatniejsze. Myślę, że schłodzone by weszło w lepsze może proporcje użyli. Tutaj już autor poleciał troszkę. Ogólnie. No nie. Zbyt mocno doprawiony. Wydaje mi się więc jednak, że trzeba byłoby może znaleźć odpowiednie proporcje. Miłosław and Makłowicz ogarnęli ten temat i tutaj od razu wam mogę potwierdzić, lepiej sprezentować sobie to piwko, stestować, niż samemu dozować sobie latorinkę do apki. Zastanawiam się tylko nad tym, czy to piwo ma sens w dłuższym aspekcie, w sensie takim, czy jest to piwo, do którego często bym wracał. Chyba nie. Stestuję go, jak będzie ciepło. Może jakaś przekąska do niego wpadnie i zobaczymy, czym to się je. No ogólnie, kurde, ono jest takie na końcu takie puste. Nie ma tego czegoś podbicia tego smakowego. No czuć te takie nuty wermutowe, ziołowe, ale też one są takie na końcu delikatne,
brak tej takiej wyrazistej goryczki apki, no tutaj właśnie traci ten Miłosław na tym, że no nie czuć go apą, nie? Tylko wiadomo, że gdyby to była taka apa, no to te zioła mogłyby tu zginąć, nie? Napiszcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tym piwie jeszcze raz. Co myślicie o pomysłach przełamywania smaków, mieszania apy z latoriną. No i mam nadzieję, że będziecie oglądali kolejne testy z umiarem nie na umór. Zostawcie subskrypcję, komentarz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No oczywiście, że się widzimy w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.